Atomic Punk Bubble Top? Czekaj. Czy to jest... ja go chyba gdzieś widziałem. Ja go widziałem na jakimś filmie na YouTubie widziałem. Na jakimś zlocie czy coś takiego. Widziałem właśnie tą furę. I tak się zastanawiałem, jak to jest w czymś takim jeździć. Tutaj mamy szyba, to jest taka jedna wielka kopuła. To się odchyla chyba? Do przodu? Ja pierdzielę. I się wsiada w ten sposób. Tak, to będzie ciekawe auto. No nic, musimy go przerobić jakoś. Zobaczyć co on tutaj, co można z nim zrobić. To wygląda jak z tej aktualizacji Hot Wheel. Patrzcie, gdzie tu mamy te owiewki. Na lampach mamy owiewki, zobaczcie, widzicie to? Na lampach się pojawiają owiewki. Dajmy je. Spoiler. Okej, okay. Na spoiler z tyłu jest na szczęście miejsce. Ale on tam rujnuje trochę wygląd, nie? Dajmy bez tego. Możemy tu takie, o kurde, konkretne swapy porobić. Ale posłuchamy na razie, jak on brzmi w standardzie. Kamera z kokpitu wygląda tak. Zobaczcie. Zobaczcie, jak wygląda kamera z kokpitu. Nie mamy żadnych słupków A, słupków B, nic tu nie mamy, nie? Patrzcie w ogóle, jak się odbijają, odbija suka tutaj w tej szybie, nie? Jaki dźwięk, ty! Jak to brzmi? Joki wielki drążek zmiany biegów. To chyba drążek zmiany biegów, tak myślę. Co to może być? Te odbicia w ogóle w szkle są przesadzone. Wodoodporny. Chyba każdy samochód jest wodoodporny, tak? Myślę, że to nie jest jakaś jego wyjątkowa cecha. Joki dźwięk! Dobry. I wygląd z zewnątrz jest taki. Bałbym się tym jechać. Joki dźwięk. Kozacko brzmi, nie? Nie da rady nim skręcać. Bardzo mi przykro, ale musiałem trafić w drzewo, bo inaczej się nie dało wyhamować. Świetny jest, ten dźwięk jest kurde kozacki. Na serio? On chyba w ogóle, zobaczcie, on nie ma chyba żadnego wydechu tutaj. To jest jego od razu wydech, taki bezpośredni mamy, nie? Stąd ten szalony dźwięk z niego. Ja pierniczę. Na drift go robimy? Taki ciężki się wydaje w tym skręcaniu, nie wiem, co my z nim tutaj wykombinujemy. Negatyw z tyłu? W takich samochodach negatyw czasami słabo wygląda. Ale ten dźwięk jest przesadzony. Szkoda, że nie możemy tutaj takiego bardziej zaawansowanego tuningu wizualnego zrobić, nie? Żeby coś się dało z tą szybą tam pokombinować. To by było spoko. On będzie chyba za ciężki, żeby dobrze driftować i trochę standardowy silnik daje nam za mało mocy. Ale to jest standardowy silnik. Jak my tutaj zainstalujemy coś mocniejszego, może być ciekawie. O, w sumie? Nie, no nie jest źle. Hej, ciekawie.
No dobrze, to teraz jeszcze szybko tunik. Myślę, że coś podriftujemy nim. Mam kolejny driftobus w garażu. Okej. Cyk. Cyk, tu mamy tak. Widzicie, tutaj przednie koła są maksymalnie w negatywie, ale niestety w grze tego nie widać, nie? Także to jest trochę słabo. Jest to maksymalnie obniżony. No i... I tyle. I robimy go pod drift. Gotowy. Tym samochodem wszystkie panienki twoje. Sąsiad nie będzie miał lepszego, no. Dobry jest! Teraz kamera driftowa. Kurde, nic nie widać ze środka przez ten silnik. No ja pierniczę, jak ja mam tu driftować takim czymś? Patrzcie, no kurde, nic nie widać. Nie wiem, jak on jechać, no. Ten silnik to taki celownik chyba do driftu. Wow! Sterowany. Wow. Dobra. Albo tak driftować. Dziwnie, kurde. Dobra, tu są fajne zakręty. Pod górę polecimy. Zobaczymy. Dzięki, Jakub. Skąd masz ten samochód? To jest z DLC, wiesz? Teraz zostało dodane w nowej aktualizacji. Wow! Strzelili do mnie tym Audi, kurde. Pojedziemy na naszą starą strefę driftową. Wow. Kurde, ten dźwięk jest świetny. Strasznie mi się podoba. Wow. Ciężko. To DLC jest płatne. Co teraz wyszło? Wow!
Kurde, za duży to jest silnik tutaj. Wow, i przesterowałem. Co, próbujemy go jeszcze na drag zrobić? Tylko to już z innym może silnikiem, nie? Chociaż kurde, ten silnik też jest spoko, tylko trochę mało mocy. Na drag i napęd na tył. Myślę, że to nie jest raczej samochód, który stanie na koło. Ale no, co to za Batmobil? To jest kurde, nasz najnowszy Batmobil, ziomek. Zobacz, co tu się dzieje. Dobra, weźmy sobie inny silniczek. Pyk. Napęd na tył tylko, ale damy tu opony dragowe. Za to. I oczywiście poszerzymy. Cyk. I dragowe oponki. Wow. To jest chyba taki dedykowany samochód na dragi, tak myślę. Będzie totalnie inaczej brzmiał z tym silnikiem. Ja pierdziel. Już się pas skończył, startowy. Ty, ile on maksymalnie pojedzie? Tam nawet nie spojrzałem na te biegi. No 400 km na godzinę, bo właśnie tak wyrwał mi nagle. Jest, zero przyczepności. Uf, nie da się skręcać w ogóle. Jezu. I hamulec ręczny, proszę bardzo. Kurde. Ja pierdziele. Dobry jest, nie? Mamy tutaj licznik? Chyba ta. Aha, ta, tam jest w milach. Do 140 wyskalowany. Zobaczcie, jak szybko się zamyka. Już zamknięty. Ja pierdziele. No, dobry jest, dobry. Śmieszny, nie? Taki. To jest nasz hot dog, kurde. Okropny ten samochód. No, to ma być taki, wiesz, hardkorowy tunik, nie? To jest taki nasz hot dog. Też poniżej tony waży, także bardzo ciekawy.